karkonoszę pierwszy raz, wypadł na Śnieżkę. Nie jest to może jakiś szlak porywający, ale do korony gór Polski należy, więc trzeba to zrobić. Idziemy szlakiem niebieskim od świątyni. Wieje niemiłosiernie, już tutaj jest opór. Z tym wiatrem jest, na górze będzie pewnie masakra, no ale w końcu to Śnieżka, więc musi wiać. Więc pewnie będzie mało gadania, a więcej obrazków. Szlak jest dosyć spoko, nawet widokowo to zaczyna fajnie wyglądać, ale zatrzęsienie się nie ludzi. Jest tutaj w opór wszystkiego, co ma dwie ręce i dwie nogi, to chyba tu przylazło z okolic, bo szpilki się chwilami nie da wcisnąć na ten szlak. Także jak ktoś liczy na odrobinę prywaty bądź prywatności, to raczej nie tutaj. Niezwykle nudne, ale jednocześnie jest tutaj przezabawne. Bardzo fajna autostrada, która zrobiła się lekkim lodem. I się fajne rzeczy tutaj dzieją. To chyba najbardziej atrakcyjna część tego wypadu tutaj na świecie. Podejście, bo z tego co widziałam, to ludzie mieli problem, żeby wejść bez raków, ślizgali się, zjeżdżali, że tak powiem, w cudzysłowie na dupolotach. Także potrzeba jest raków, jeśli się wychodzi gdzieś na trasę. Dokładnie, bo to jest przerażające. My zanim wyszliśmy na Śnieżkę, wcześniej dzwoniliśmy normalnie na GoPro, bo zobaczyliśmy na trasie, że są pozamykane szlaki. Więc dzwoniliśmy, jak przejść, żeby dobrze dojść. Także warto też dzwonić, po to mamy też, że tak powiem, mądrzejszych ludzi, żeby się ich radzić również. No i są odpowiedzialni ludzie na szlaku, są odpowiedzialni. A dla potwierdzenia, rzeczywiście tu raki są. Są raki. Są raki, wszystko się udały. Trzymajcie się, hej!